Kto wiedział, że będziemy mieć taką sytuację? To nie jest. To też trochę zabrzmiało, jakby się nie spodziewał, że będziemy strzelać gole. No mówię, wiesz, z przyzwyczajenia już mówisz. Mój jazz ma gram, więc kot do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach gram. Witam moi drodzy bardzo serdecznie, zobaczcie, wracamy po latach. Siemanko, cześć. Moim gościem Reto. I no i co, musieliśmy się spotkać, bo bolała nas ta porażka ostatnia, co? Tak, żeśmy dostali w dupę trochę wstyd. Trochę niefajnie, ale no, mówiłeś, że 4 mecze zagrałeś. No może 5 od tamtego czasu. No to myślę, że forma jest zwyżkowa, nie? I tutaj damy radę, myślę, że bez problemu. Wygrać i bez że... Tak? Bo jest mocne, nie? Zagrajmy. No dobra. Dobra. Dodaliśmy gościa. I jest, tutaj nam podpowiada ławka rezerwowych, żebyśmy wzięli PSG, bo PSG jest mocne w tym roku. Czyli my idziemy w PSG, bo tobie tam jest bez różnicy tak naprawdę, nie? Tak. Ale Neymara kojarzysz. Tak. Ale to ty, to już jak ty mówisz, że jak rozmawialiśmy jeszcze poza kamerą, że tam z 2-3 miesiące temu już jakby skończyłeś. Tak, tak. Płytę. Od swojej strony nagrania zamknąłem, wiadomo, te miksy, masteringi. No wiadomo. Ale ja już... Ty, ale to nie wierzę, że 3 miesiące nie minęły i stary, jeszcze czegoś nie przyspędziłeś już nowego, że coś tam sobie już dziabiesz, robisz. Coś tam sobie dziabię, wiesz, na razie powoli. Niedługo może więcej będę o tym mówił, ale jeszcze, wiesz, oficjalnie skupiam się na premierze. No wiadomo, no to wiadomo, ale tak byłem pewny. Patrz, mamy dwóch starych ziomeczków. O, dwóch na dwóch. No to... Czyli dobrze, będzie zmiana, dobra zmiana, miejmy nadzieję. Zobaczmy, miejmy nadzieję, że będą mniej ogarnięci od nas. Ty jesteś normalnie niebieski. Ty, a jak to jest na przykład taki Jurkowski na przykład z Pakistanu tam teraz? Na przykład i gra no, z jakimś raperem pakistańskim. No bank. Dobra, i to jest nasza piłka, bo on to zepsuł. O Jezu, dlaczego? Tak, co to się stało? Chyba spalony. Spróbuję okiwać i tobie podam i jeszcze raz ty do mnie. Daj. Dobrze. A ja do ciebie i ty ze strzałem. Kurry. A ty wrzutką. Właśnie przypomnij mi. Lala. Tak, byliśmy blisko. Tym strzelasz. Tym. Kółeczkiem. A bronisz, w sensie nie bronisz, tylko wrzucasz drugi. Też, że nie pomyślałem, kurwa, zapytać przetarg. Gdybym wiedział, że będzie przed. Że będzie kto wiedział, że będziemy mieć taką sytuację? To nie jest. To też trochę zabrzmiało, jakby się nie spodziewał, że będziemy strzelać gole. No mówię, wiesz, z przyzwyczajenia już mówisz. I gaz. I z rzutką. Kurr. Kur zapiał. I znowu. A co teraz chciałeś zrobić? Teraz chciałeś rzucić. Tak, chciałem w ogóle podać. Takiego szczura chciałem puścić na dole. Tylko patrz. Do tego, który był pierwszy, wiesz o co chodzi. Czaję. No to wiesz, ze szczurami to różnie by. Życie. Życie tak jest. Patrz. Ajajaj, ale masz nerwy ze stali, ty. Zmienię im tempo rozgrywki. O. I ja tobie. Tak. Kurcze. Nie, tam jest za dużo miejsca. Ma komu go da. 1-0, 32 minuta. No niestety, jeszcze ten musi swoje to robić tutaj, tak. Idź. Nie lubię cię. Też nie wiem do końca, co mi powiem. Nie? Przesadza. Gościu trochę nas ciśnie, ci powiem, zaczyna się. To się znowu zaczyna chyba. Nie mów, że ja teraz taki błąd popełniłem. Myślę, że słuchaj, przyczyn było tutaj wiele. No ale myślę, że moja była dosyć istotna. Dobra. Jesteś zmotywowany? Tak, nakręcony w ogóle. Pięknie. Jak zegarek. Nowa połowa, wiesz, nowy ja. Dobra. Świetnie. Patrz, idą. I tobie. Gaz! Jest! Weszła! Ale jak się zdziwiony, ty! Wjechała! Zajebiście wjechała. Wychodzimy? Mówiłem, że wychodzimy. Wychodzimy tu walka, pato. Lewa nóżka, szczurek poszedł. Tego tak blisko było, że myślałem właśnie w pierwszej chwili, no że wiesz. No petarda. Ale jednak. Robimy to. Dobra, ja tobie i jeszcze ty mi raz. Patrz. Aj. Ja to chciałem. Ajajaj, no. Ale to był strzał tak naprawdę, więc to nie było podanie.
I ten na gazie daje temu i wchodź w to normalnie ze strzałem! Bezgłośny smutek. Aj, to było na jeden raz. Wystarczyłby jeden. Raz. No i co jest małomówny? Jest lepiej na pewno niż ostatnim razem. To prawda. Prawda to co mówisz. Dawaj, gramy. No. Patrz, żeby tak sobie klepać, nie? I tak sobie grać, ty. Normalnie. Myślę, że nam doliczą, żebyśmy ty, tak kurwa teraz wlecieli, wiesz. Jakby wrócili do gry. Co tam? Ale nam entuzjazm no. Opadł. Ja taki byłem naładowany. Już 5 minut, wiesz. Daliby, nie? Ajajaj, no nic, no co, trzy? Ale już wiesz, 3-2. 3-2, przecież ja 3-1 mówię, dwie brameczki. No zobaczcie jaki jest progres, tak jak mówiłeś. Za trzecim razem myślę, że normalnie gramy na remis, wiesz. Może na wygraną. A potem kto wie, a później już mistrzostwo ligi. Widzisz, tak naprawdę to wszystko powstaje na oczach ludzi, tak? Siadamy, jest i nie ma tak, że od razu zwycięstwo. Myślę, że tutaj jakby... Może nas tylko zachęcić do tego, żeby się jeszcze raz spotkać i następnemu już kurwa pokażą. Nie? No raczej. Myślę, że po prostu z odcinka na odcinek się rozgrzewamy. Tak, że... to jest w ogóle, to jest preludium, nie? Tak naprawdę, tak by... kariera gamingowa jeszcze przed tobą, wiesz, teraz to wszystko odwróci się. Raperzy zaczną być gamerami, a nie odwrotnie. I tym optymistycznym akcentem się żegnamy, nie? Wyobraziłem to sobie, co? Wyobraziłem sobie, wielkie. Nie? Pozdro, do zobaczenia. Zaskoczysz czymś, ty znowu bragę. A może jak z Munek byś nagrał kawałek. I cemu ze składem rozstałeś se. Jesteś bossmanem i panny jebałeś mi czas. Razem z hypemanem jebałem na zmianę. Jak stale nie kumasz, że chodzi o sens. Którego ty nie zobaczysz, daję ci na to gwarancję. Jeśli oceniasz mnie z góry, bo słyszysz z komóry, jak bossman leci na stolatce. Jesteś zamknięty, bo dużo starszy. Ty za dzieciaka nie słuchał kalibra. Dziś cię debilu by...